Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani. Nie pamiętam znów na czym skończyliśmy, ale to już chyba standardowo w mojej tutaj predyspozycji growej. Zazwyczaj jest tak, że robię sobie odcinki na zaś, ale tym razem nie był to, czy nie była to moja wina niestety. Znów się rozchorowałem strasznie mocno. W sumie relay z tego odcinka będzie dzisiaj, więc nawet słyszycie po mnie, że jestem taki dosyć zjechany jak po niekołesternie. Ups, brakuje nam wody. Brakuje nam też FPS-ów, coś mi się wydaje. W ogóle jakoś dziwnie się dzisiaj w to gra. Jakoś tak blisko to wszystko jest. Przespałem praktycznie całą sobotę. Tak się źle czułem, że po prostu musiałem to zrobić. Przespałem całą sobotę, przespałem całą noc, sobotnie, niedzielę i nadal czuję się zmęczony i nadal czuję się źle. Więc, kurde. Ajajajajajaj, nie chciałem tego zrobić. Tak więc, no właśnie, jestem chory, ale odcinki same się nie nagrają niestety. Dlatego przepraszam was, jeżeli będę o czymś tutaj zamulał. Czekajcie, mieliśmy ten rozsiewacz kwiatów T2. Musimy się wrócić niestety po tamte rzeczy, bo ich nie wziąłem. Jakoś za głośno tą grę, nie wiem czemu. No, tak to wygląda. Shiro się znów rozchorował. Ja nie wiem, ja zawsze, ale to zawsze, tak październik, listopad, grudzień, po prostu jestem nie do życia. Nienawidzę zimna, jestem osobą ciepłolubną, która woli się spocić niż zmarznąć. Zresztą nawet w tej chwili mam tak zimne ręce, że to szok. Normalnie kamienie. Mam niedokrwienie ewidentne. 450. Dusk ma 400. To wolimy to. A jak tam nasze drzewka? Rosną czy nie rosną? Gdzie to jest? Tu jest. No jakieś tam palmy rosną. Miałem, że to skater rośnie, to jest śmieszne. Gra robienia w Unity. I w jednej chwili po prostu rośnie scale, na przykład to 0,1. Fajne. Śmiesznie zrobione, ale działa. Śmiesznie zrobione, ale działa. No i mamy tu już czyściuteńko. Nasza tutaj część jest spoczni. Czemu my to nie możemy wziąć? To spadło? Naprawdę? Naprawdę. Ile mamy procent? 67 owadów nadal nie mamy. Rozumiem. No to skoro tak, co nam najbardziej kuleje? W tej chwili już tam nic nie rośnie. Co możemy sobie dalej odblokować? To jest lepsze pytanie. Chciałbym na pewno jeszcze w tej serii odblokować sobie ten teleporter. Ale jest ogólna teleformacja. I filtr wody. Do tlenu. Rozsiewacz drzew T2. Jeszcze nam trochę brakuje. Ciepło. Zobaczmy ciśnienie może najpierw. Ciśnienie to jedynie ekstraktor rudy T3, ale to jest 38 paskali. To jest dużo. Ciepełko. Ciepełko już mamy całkowicie rozwinięte. Ej. Odsłuchałem mikrokelwiny, ale nie jestem pewien. Tego rozszerzenia na tlenie niestety nie znam. Została nam tylko i wyłącznie ta reformacja, zwiększona taka całkowicie, wiecie. Nic innego. No i oczywiście... Czy my tutaj czegoś nie robiliśmy? Albo tu? Nie. Nie robiliśmy nic. No i nie zdążyliśmy zobaczyć, jak tutaj to wyglądało. Ale dostaliśmy... A nie, nie dostaliśmy nasion. Zjemy sobie psorkę. Zobaczmy, jak wyglądają nasze tutaj statusy w masie biologicznej. Komputerek. Roślinki. 80 ton. Zaraz sobie odblokujemy ul. Zaraz będzie odblokowany ul. Podgrzewacz T5. 83 kt. O kurde, dużo. I musimy inwestować teraz całkowicie w biomasę. Wiertło T5 też dopiero będzie, o Jezu, 29 kt. Od cholery. Tutaj też mamy jeszcze sporo do rozwinięcia. Dobra, czyli roślinki. Pól inwestujemy w roślinki.
A to co? Żeby znów panowie kosmici nas próbowali atakować? Tak to wygląda. Też chyba nie. Chyba nie. Dobra, to tylko burza pieskowa. Dobra, to czekamy na ul. Jeszcze chwilę to zajmie. Rośliny, biomasa, inwestujemy całkowicie w to. To co nam daje biomasę? Rośliny 23 na sekundę, mało. 23 na sekundę. 43,5 na sekundę, to już jest lepsze rozsiewacz kwiatu. Najwięcej to rozsiewacz drzew. To jest najbardziej opłacalne i dochodowe. Będziemy musieli się chyba przenieść. Czemu to jest tak różowo? Co tu się dzieje za event? Ej. Dziwne to. I trochę się czuję zagrożony. No serio, czuję się zagrożony. To daje rośliny 97 gram na sekundę. I tlen 3,22. Tlen 3,22. Jest nowy schemat ul. Ulu mulu. Dobra, to czyli tak. Zabieramy to. Jak? Już full? Co mi tu upadło? Nawóz. Nie, nie. Magnezon dużo. No już przestało. No i dobra. No i gitara. Czyli inwestujemy w drzewka teraz, no nie ma innej opcji. Larwa pszczoły, tylko my... Właśnie, jak zrobić tą larwę pszczoły? Bo ja tego też troszeczkę nie rozumiem. Teoretycznie możemy to zrobić, bo jest potrzebna larwa, mutagen. Co tam jeszcze było? Nawóz. O, a teraz poszło. Ej, teraz poszło, dziwne to było. No dobra, no to będziemy mogli to zrobić na luzie. Kora próbka bakterii. A tutaj jak to było robione? Mutagen nasiona Lirma. Bla 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 bla. Kora drzewa jeszcze jest potrzebna. Kory drzewa. Mamy korę drzewa. Złote i mutagen. Rozpoczynamy. Tu rozpocząłem. Tak, rozpocząłem na szczęście. To niech się tutaj dzieje ładnie. Korę kolejną też mamy? Nie. Mamy jedwabnego robaka. Więc tak, musimy ogarnąć na pewno korę. Czekajcie, kora. Próbka bakterii oraz bryłka bioplastiku. Bryłek mamy sporo. Rozumiem, że siarka tutaj jest, jest. Tam były 3 galony... Siarka? Kurwa, nie pamiętam, ale dobra, chyba tak. Jedna kora. No z tą korą drzewa też nie jest jakoś super, hiper zarąbiście. W sumie 3 wody były potrzebne i... A, ja wziąłem, dobra, ja wziąłem to na nawóz, nieważne. Ale było urf. Było urf, spoko. Uuu, pszczółki? Mamy pszczółki. Ale sobie latają ładnie. 33% dopiero. Larwa pszczoły. Ul. Robimy ula. Ulu mulu robimy. Ul sobie stanie tutaj. Ja coś mogę tu zbierać? Miód! Uhuhu, rośliny plus 350 gram na sekundę. Ej. To jest znacznie lepiej.
Są kosmiczne pszczoły. Tak, kosmiczne pszczoły. To teraz to powinno zarąbiście teraz latać. Czy latać? Boże, to ja gadam. Nasiono drzewa Kernea. Skąd to się zrobiło? Gdzieś to było chyba. Dobra, wiem, że niski. A, tu jest. Ale do czego nam to jest w sumie? Nie rozumiem, ale okej. Owady sobie rosną. Dobra, czyli idziemy na full ule. Ulu mulu. Tylko larw nie mamy. Mieliśmy chyba tylko dwie larwy. I to co, Shiro w poszukiwaniu larwy? Możemy ogólnie pójść sobie jeszcze po nie tą. Zapomniałem, którym to się robi. Cholera. Super słupki są tu. Musimy pójść na pewno po Irydy. Tego Irydu mamy sporo. Kontrolem to się robiło. Dobra, pamiętam. Brakuje mi Irydu. Zapytacie, po co mi Iryd, skoro mam go tyle? A już wam mówię. Mam plan. Zapytacie, jaki? Kurwa, sprytny. Tak szczerze, to nie mam żadnego planu, ale okej. Dobra, napij się tej wody, bo teraz umrzesz. Umrzesz, zjedz sobie fasolkę, zrób sobie overkilla. Nasionek mamy sporo. Sporo, sporo. Też, te naboje metanowe też możemy tu zostawić. Na razie to nie jest potrzebne w żaden sposób. Dobra, to i to jedno możemy sobie zostawić, okej. Teraz tak. Szukamy larwy. Ale przy okazji lecimy po Iryd. Larw tu nie widzę. Może będą w jaskini. Dobra, Iryd wzięliśmy. W sumie to wszystko możemy wziąć. Ale larw żadnych nie widzę. Może wy widzicie jakąś larwę? Nie ma. Myślałem, że to to, ale to nie było to. Jakie ładne to było. Być może ominąłem już kilka larw w swoim życiu. Hehe, dowcip. Nie, no nie ma. Nie widzę przynajmniej. Koło wody może są, ale... Ale niestety nie. Dobra, nie widać. Nie ma sensu szukać. I tyle. Kiedyś na pewno znajdziemy. Czyli idziemy bardziej na drzewa. Idziemy bardziej na drzewka. Czy Ulu Mulu zrobiło miód? Zrobiło miód. 10 zdrowia. Po co mi miód? Kurde, dlaczego mi jest ten miód? Bo ja nie rozumiem. Może tu coś jest z miodem potrzebne? Nie, nie ma nic. To nie rozumiem. Dlaczego mi jest ten miód? Dobra, mamy nasiona drzewa pleom. To teraz musimy sobie ogarnąć rozsiewacz drzew. Próbka bakterii, nawóz i wiele innych drdymałków. Na pewno magnez był. No właśnie był. Kobalt też na pewno jest standard. Krzem nie ma, o dziwo. Żelazo. Titan. I się tam pięknie robi. Widać, że tytanu nam non-stop brakuje, ale okej. No i dobra. Czego nam tam było potrzeba? Super stópka jeszcze raz. Super stópka. Nawóz, próbka bakterii. Nawozu chyba nie mamy. Próbki bakterii też nie mamy. Próbki bakterii to były trzy wody. Bla, 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 bla. To było tu. Trzy wody. Trzy glony.
I w teorii to już mamy. Nawóz za chuj nie pamiętam. Czekajcie. Dwa bakłażany. Zrobię to z pamięci. Jedna siarka. I trzy wody. Kurde, nie pamiętam. Dobra. Trzy glony. Trzy glony. Ryzykuję. Zabijecie mnie, jak się pomylę, bo to będzie jakieś 10 sekund odcinka mniej. I... Kurde, dobrze. Pamiętałem. Pamiętałem. Nie może być, Shira pamiętał. Do kory drzewa nie wziął, tak też bym poszedł sadzić drzewa, a tak dupa. Dobra, bierzemy tą korę drzewa. Tak. Tu jest. Zrobimy sobie blisko bazy. I znów będę to potem przestawiał. Hehehehe. Dobra, weźmy sobie tą wodę przy okazji. Może te glony też, bo już tam się skończyły, tam widziałem. Tyle może byśmy właśnie więcej glonów porobili. Tych glonów nie jest tu za dużo. Jakoś wcześniej było ich więcej, teraz jest ich malutko. Mniejsza większość. Myślę, że również moglibyśmy, tylko sobie to wsadźmy, gdzie być powinno. A jedną sobie weźmiemy. Ja bym zrobił przy okazji silnik rakietowy. A nawet kilka. Tu się super słupki robią fajnie. Dużo uranu. Dużo uranu. 2, 4, 6, 8. Dobra, starczy. Nie wiem, ile tego wziąłem, maloki. Nawet wziąłem dobrą ilość. 4 sztuki. Byśmy coś może na tą biomasę wysłali. Pamiętam, co to było. Teoretycznie równie moglibyśmy też informacje o mapie zrobić. A czy my tego nie wysyłaliśmy? Oj, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Mnożnik tlenu, mnożnik roślin razy 1000. Cały czas musimy robić to. Nawóz, nasiona lirma, kora drzewa. Nawóz, nasiona lirma, kora drzewa i dwie stópki. Ile mamy w ogóle nasion lirma? To jest pytanie. Trzy sztuki i trzeba jeszcze dwie kory drzewa. O tym też musimy pamiętać. Co tutaj robi osmy? Czemu ja jestem takim brudasem? Miałem jeszcze dwa silniki rakietowe, świetnie. I mamy niezwykłą larwę, czyli możemy... Jak zwykle Shiro, kurwa, musiał odjebać, no. Śmieciarz! Śmieciarz! Bla, 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 bla. Mutagen, nawóz. Czyli znów musimy zrobić to samo. Wiem, spokojnie. Tutaj trzy, tutaj jedno, tutaj trzy, tutaj trzy. Dwa bakłażany. Pyk. Dobra, bo dostałem laga mózgu. Tak, nawóz, larwa, to i to. Dobra, powinno być git. Tak, to jest jak się dostaje lag braina. To potrzebne. A nie był tam mutagen potrzebny? Kurwa. Nie mogę. Co się dzisiaj ze mną dzieje? Mutagen na pewno, pewnie, że mutagen. Zapomniałem o wszystkim. O jest. Chodźcie tutaj. Mutagen. Próbka bakterii tak jest potrzebna, czyli jeszcze jedna siarka i nabój metanowy. Jedna siarka i nabój metanowy. I to się robi z tego mutagen, dobra. Mamy. Niech będzie. Niech tak będzie. Ups, ominąłem. Czyli tak, próbka bakterii, mutagen,
Mamy prawie wszystko już do zrobienia. Ulumulu, nie do Ulumulu. Nie, to nie jest do Ulumulu. To jest do tego. Nawóz, mutagen. O, kurwa, nie tak. O tak. No jak jest na noś? Coś ty powiedział, tak ma być. Jest. Mamy naszą pospolitą larwę. A teraz, zapomniałem dokładnie, co potrzebowaliśmy do zrobienia rakiety, czyli jak zwykle. Muszę się napić kawy. Ale obstawiam, że tam były na pewno dwie stópki, kora drzewa, nawóz. Czyli jeżeli jest nawóz potrzebny, to potrzebujemy znów siarkę, dwa pokorzany i resztę. Raz, dwa, trzy. Dwie siarki. Nie mamy już siarki, świetnie. Bakorzanów chyba też już nie mamy. Zajebiście. Tu są bakorzany jeszcze. To też już chyba urosły. Dobra. Robimy nawóz i puścimy przynajmniej ze dwie rakiety. Mam, mam. Kora drzewa razy dwa, tylko... Właśnie, bo zaraz Shiro się wpierdzieli. Coś, czego nie powinien. Tylko bakterii. What? No wy sobie chyba jaja robicie. No kurwa, jego w dupę mać. Nie mam więcej pytań. Po prostu nie mam. A ja to jeszcze mi na kichanie wzięło. Dobra, kora drzewa jest. Nasiona Lirma tam były jeszcze. Nabierzmy tą korę, żeby ona się tam produkowała w międzyczasie. A, i dwie super stópki. To wyślemy dwie sztuki, no nie ma innej opcji. O ile o czymś teraz znów nie zapomniałem. Opa. Nie, o niczym nie zapomniałem. Lecimy z tym koksem. Super podłużna rakieta. Koreańska myśl rakietowa. Boom. Nie ma. Nie wiem, czy cokolwiek robi, ale okej. O, wody nie mamy. Dobra, dwa silniki nam zostały. To sobie teraz lecą te dodatkowe mnożniki na rośliny. Niech sobie lecą. Prawidłowo, że sobie lecą. Znów kawka. Dobra, biomasa sobie zapierdziela. Rośliny sobie też zapierdzielają. Po 40 ton. To już w sumie niedużo. Owady też sobie lecą. Zaraz będzie jedzenie wysokiej jakości, więc mam nadzieję, że się pozbędziemy tego żarcia całego. Co? Generuje jedwab? A, generator jedwabiu. No tutaj z tymi owadami to mamy problem. Cały czas musimy ogarnić te ule. Ulumulu. No niestety. Tylko może byśmy zwiększyli to ciśnienie. Są super stópki i osm. Osmu mamy sporo, super stópek chyba też powinniśmy jeszcze mieć trochę. Sześć. No, jednej nam zabraknie niestety. Tytanu brakuje, prawda? Prawda. Dobra, osiem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nigdzie nie ma super stópki? Chyba nie. Jedna woda.
Tytan jest tu. Dobra, jak to się szybko zrobi z tym tytanem? Tytan, tytan, tytan. Rób się. Mamy na dwa. I w sam raz. Wiecie co, przy okazji możemy się chyba pozbyć tych małych już, no bo te małe dają tylko ciśnienie 17. Bez sensu. To jest bez sensu. Wiertełka T3, a to jest dużo tytanu. No i fajnie, zostało sporo tytanu. Jest git. Jest git. Ale nam tu las tropikalny rośnie. Uhuhu. No, teraz masz z czego robić. Teraz masz z czego robić. Krem, kobalt, tu nam trochę brakuje. Magnezu też w sumie. Gdzie tu jest recykler? To nam na razie się nie przyda. Kobalt. O panie. Kolejne. To lecimy z 8 nadal. No ja w ogóle mógłbym zmienić miejsce trochę tego wszystkiego. No to tak blisko bazy wszystko jest. Dobra, ostatni raz się przeniosę, resztę zrobię to poza odcinkiem, żeby was już tu nie męczyć. Oj, elegancko. I jedzenie wysokiej jakości nam tutaj wpadło. Fajnie. Jedzonko wysokiej jakości, tylko jak się je robi? To jest pytanie za milion punktów. Czy my je robimy tu? Nie. Coś tu było? Filtr powietrza, czemu ja go jeszcze nie mam? Czemu ja go jeszcze nie mam? Nabój metanowy. Nawet dwie sztuki tam były chyba potrzebne, więc zaraz sobie je zrobimy. O, tu jest dużo, dużo metanu. Czekajcie, nabój metanowy. Jeden był potrzebny, ale dobra, bryłka plastiku. To... 8 chyba był potrzebny, jeden. O, wszystko mam. Zmniejsza zużycie tlenu w zależności od stopnia terraformacji. Fajnie. Jeść musimy nadal niestety. Nie no, bardzo mi się to podoba. Zostawimy to, zostawimy to też. O, jesteśmy czyści. Jesteśmy czyści. Zobaczmy jeszcze jedno. Zobaczmy jeszcze jedno, czy... jest szybciej. Dobra, kopuła motyla, 140 tysięcy ton. Dobra, to nie 140 tysięcy, tylko 140 ton. Nieważne. Na razie nas nie interesuje w sumie. To będą dosyć takie rzeczy, no słabe, nie oszukujmy się. Chciałem zobaczyć jeszcze, gdzie się robi jedzenie. Tu się robi jedzenie wysokiej jakości, fasolki plus miód. Zdrowie 90, tylko czy to się nam w sumie opłaca? No nie? Tak słabo trochę. Tak trochę słabo. Dobra, jeszcze chciałem jedno zobaczyć. Jeżeli chodzi o filtr wody. Filtr wody się odblokuje na 7, czyli za chwilę. Ogólna transformacja. Ciśnienie sobie tym rośnie. Ciśnienie chyba najbardziej rośnie. Musimy bardziej zainwestować jeszcze w ciepło. Chyba nie zdążę się to zrobić na koniec odcinka, no mniejsza. 83%, moi drodzy.
Resztę sobie zobaczymy właśnie na następnym odcinku. W następnym odcinku. Tu nam się troszeczkę zrobiło osób. Jedna super stópka, świetnie. No pasowa będzie. Będzie zapasowa. Zobaczymy sobie oczywiście resztę już w następnym odcinku. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Grał dla was Shiro. Dobra. Zrobię to. A nie, za dużo. Raz, dwa, trzy. Czy dwa. Dwa. Krzem, aluminium. Krzem. Aluminium. Robię to jeszcze. Bo zapomnę. Mamy. Mamy cały system, możemy teraz pić chyba wodę z rzeki. Hej. Możemy. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!